Dobry wieczór Państwu. To oczywiście Taniec z Gwiazdami, a konkretnie jego kulisy. Piotr Gąsowski, wita Państwa bardzo gorąco. Robi się coraz bardziej duszna atmosfera i to zarówno z emocji, jak i z temperatury. Mamy parę, która odpadła. Ja zawsze mówię, że pary odpadają za szybko i niezasłużenie. Nie wiem, czy takie jest Wasze zdanie. Tak, to jest miłe bardzo. Bo... To jest bardzo miłe, co powiedziałeś, ale to pozostawiamy do dyskusji widzom naszym. Tak. A powiedzcie, czy oczekiwaliście tego, czy nie? Powiem szczerze, że ja się tak spodziewałam, jak zaczęłam oceny. Tak się spodziewałam, że to jednak tańczyliśmy na początku. To było tak, na początku zawsze tańczenie to jest takie... Taki troszeczkę taka gorsza sytuacja, tak to odczuwam. Zawsze takie... Ja nie śledzę tych SMS-ów. Ja przede wszystkim skoncentrowałem się na tym, żeby sprostać wymogom i wymaganiom Magdy i starać się jakoś włożyć jej serce w to i chyba mi się to udało i jakiś fan, jakąś zabawę dla siebie samego. A z tego jestem dumny. No i super. Natomiast ja jeszcze takie pytanie, teraz już możecie powiedzieć, bo już się program skończył. Czy ta twoja wywrotka dzisiaj to była celowa? Tak miał... Nie, poślizgnąłem się, ale wracałem jak szybko, no co, ogrywałem to jak aktor po prostu. Ale nie no, nie może, wiadomo, że wywrotka nie zadecydowała o tym, że odpadliśmy. Oczywiście. To są prawa programu na żywo i to jest właśnie fajne, że nie zawsze wszystko wychodzi. Właśnie my się chyba dobrze robiliśmy. No. Nie, dzisiaj było bardzo fajnie, naprawdę. A żeby, słuchajcie, tak troszeczkę, wiecie, żeby było tak też złośliwie, kogo byście typowali, żeby dzisiaj odpadł? O, wiesz co, ale no to nikogo nie typujemy. Rozumiem. Nie, my się tutaj lubimy w tym programie, nie jest ciężko typować. Ja kibicuję wszystkim. No. Natomiast no, mam dwójkę swoich faworytów, ale nie, właśnie nie powiem. Nie, w życiu nie powiem. Nic nie powiem. Mogę to zatrzymać w głowie. Ale masz faworytów tanecznych? Czy dlatego, że lubisz jak tańczą, czy po prostu lubisz jako ludzi? Nie, mi się wydaje, że lubię ich jako ludzi i fantastycznie tańczę. W ogóle uważam, że ta edycja jest naprawdę zbudowana z niesamowitych ludzi. Strasznie fajny klimat jest, my się dobrze razem bawimy i myślę, że jutro przyjdziemy im poprzeszkadzać. Przyjdziemy do nich na obiad na pewno. Troszeczkę prywaty, ja uważam, że w drugiej edycji też było naprawdę fantastyczne. Tak, drugiej też, ale w ósmej też, muszę ci powiedzieć. No wiem, droga była najlepsza. I gratuluję nowej fryzury. Tak. Naprawdę długo trwało ten... No trochę trwał ten zabieg, ale jestem dumny, bo nigdy w życiu wcześniej nie zaryzykowałem aż z takim nowym wizerunkiem gdzieś. Słuchajcie, życzę powodzenia, wszystkiego dobrego, oczywiście widzimy się z wami w ostatnim odcinku. A teraz już kielich szampana. A teraz będziemy trzymać kciuki. Tak. Trzymamy kciuki za kolegów. No i a propos kolegów, są koledzy, proszę Państwa, któż to tutaj przyjechał? Dostałeś same dziesiątki, masz dzisiaj wyjątkowy dzień, masz chłopaków swoich, którzy przyjechali z Niemiec. Zostałeś nazwany Humphreyem Bogartem, Gary Cooperem, komplementują ci i kobiety, i mężczyźni. Powiedz, czy tego oczekiwać po tym programie? No tego nie oczekiwałem, przyznaję, ale to rzeczywiście dzisiaj wyjątkowy dzień i gdzieś jakiś nastąpił przełom, myślę, u mnie po dniu dzisiejszym, bo tak raz było lepiej, raz gorzej, niby było dobrze, ale gdzieś w tych notach nie było najlepiej, a ostatni program najlepszym był tego przykładem, bo stałem jako jeden z ostatnich tam. Także być albo nie być. No i okazało się, że być i ten tydzień, ostatni tydzień nie był najłatwiejszy. Nadal nie palisz? Nadal nie palę. Brawo. I tym bardziej cieszę się z tego, że tak wypadło, bo walka była do ostatniej minuty. Chłopaki, rozumieliście, o czym mówimy? Może przedstaw swoich synów. No, zacznę od najmłodszego, to jest Simon, który też chce kiedyś tańczyć, tak. A to jest Vincent, który będzie grał na skrzypcach, znaczy gra na skrzypcach i będzie... Co powiedzieliście tacie po dzisiejszym programie? No, ja nie mam słowa. Nie ma problemu. Możesz powiedzieć po niemiecku, tata przetłumaczy. To jest mój tatuś, on walczy cały czas i na końcu wygra. Jesteśmy bardzo dumni. A ty? Ja chcę mówić, że był fajny program i ja jestem dumny. No to pięknie. Proszę Państwa, my też jesteśmy dumni z Marka i z jego synów. A teraz już zapraszam, żeby zobaczyli Państwo, co się działo przez ostatni tydzień. Zanim opowiemy, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu przed programem, cofnijmy się nieco w czasie. Pamiętacie tę parę? 2 tygodnie temu mogliśmy śledzić ślub Kasi Cichopek i Marcina Hakiela. Było o nim głośno i w telewizji, i w prasie, bo ślub i wesele było huczne. Oczywiście byliśmy tam, ale byliśmy także przy ich pierwszym spotkaniu, bo trzeba pamiętać, że zobaczyli się po raz pierwszy na sali treningowej Tańca z Gwiazdami ponad 3 lata temu. Odnaleziona w archiwum taśma z ich pierwszego spotkania ujrzy ponownie światło dzienne. A jak oni je zapamiętali? Nie spodziewałem się, że spotkam kogoś takiego, prawda? Taka mała istotka, jeszcze takie śmieszne chyba kucyki miała, z tego co pamiętam. Co jest, Kasia? Padłam na ciebie po raz pierwszy. Chodzę na zajęcia pierwszy raz i nagle patrzę, a przede mną stoi blondyn z pasemkami na głowie i tak mówię, kurczę, chyba pomyliłam salę. No bijesz się ze mnie, no. Nie, no to ja takiego nic nie robię, no. Był dla mnie bardzo sympatyczny, ale czasem odnosiłam wrażenie, że on mnie w ogóle nie lubi. Odpłacę ci się w odpowiednim momencie. Raz, dwa, trzy. Dwa. A, to będzie wesołe. Przede wszystkim była no, taką sympatyczną Kasiunią, tak? Ja nigdy nie sądziłem, że się skończy tak jak dzisiaj, że tutaj GPS na palcu i... Stresik był, jak się ubrałem, bo to jednak już ta muszka, jeszcze też człowiek nie jest przyzwyczajony do tego fraku, czuje się tak trochę jak taki pingwin. Ja to bez przerwy płakałam, ze wzruszenia, ze szczęścia też. Była masakra, po prostu jak wszedłem, to zaczęło mi być jakoś tak, mieszać się w głowie, zielono przed oczami, musiałem na chwilę usiąść. Mój brat się śmieje, że zaczęłam płakać na słowie wierność, nie wiem. Wtedy naprawdę tak dochodzi do ciebie, przynajmniej do mnie doszło. Że wtedy, no come on, to już będzie moja żona, koniec już z kumplami jakichś nocnych wybryków i trzeba żyć spokojnie i myśleć też już troszkę inaczej. W Tańcu z Gwiazdami zdarzały się już piękne, miłosne przygody. Jeszcze więcej wbrew prasowym relacjom się nie zdarzyło. Ale ta historia jest wyjątkowa, jak bajka. Oto jak taniec zmienia życie. A my jesteśmy pierwszym małżeństwem. Czekamy na więcej par i dzieci. Fajnie. Ale wróćmy do bohaterów 8. edycji Tańca z Gwiazdami. Ale ja chcę przyjść na przedstawienie. Cześć. Hallo. Jak tam? Dobry wieczór. Dzień dobry. Witam w Polsce. W ubiegłym tygodniu Agata i Stefano szykowali się do prób w bardzo dobrych nastrojach, a wcale nie było tak kolorowo. Ja jestem przemęczona. Iwona? I wczoraj mi się chciał płakać, nie? Stef? Płakałeś nawet. No, nie płakałam. Płakałam. Nie płakałam. Płakałaś. Nie płakałam. Spadły mi dwie łzy, ale to nie jest płacz. Stefano! Pozwolisz mi dzisiaj luźno i spokojnie tańczyć? Oszalałeś? Oszalałaś. 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 Oszalała. Relaksować. Jak relaksować, na tańcu relaksować jest wszystko takie, że zapomnij pół kroku. Oj, przestań! Piękne wygląda. Prawda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pokaż się sama. Kurczę, już oszukiłaś. Nie oszukuję. Oszukujesz cały czas, ty osikąca, ty. Stefano to partner bardzo wymagający. Treningi przed wejściem na parkiet służą nie tylko szlifowaniu figur, ale także rozwiązywaniu problemów językowych. Widziałeś to? Tak, Kulesia idzie tam. To się nazywa stroke Kulesia. Stroke Kulesia po polsku. Nie wiem. Stroke. Rzut Kulesza? Nie, wrzut Kuleszy. Wrzut? Nie, powiedziałeś, że jest mechanik. No mechanik Kulesza. Wrzut Kulesza, stroke Kulesza. O tak nie trzymaj właśnie. Kulesza stroke. Fala. Fala. Wrzut Kulesza i nic się stało. I idziesz. Ale coś pamiętałam? No, nie wiem, co się stało, że teraz pamiętasz. Ale to jest normalne, potem jesteś tam i wszystko zapomnisz. Brak wiary Stefana w zdolności Agaty okazał się być zupełnie nieuzasadniony. Nie poznałem jej. Ale przesadziła? Przesadziła? Nie myślę, że przesadziła, ale było różnica. Widziałam tylko loczki i kwiaty. Ten twój temperament to kiedyś tak cię rozsadzi, że to studio, wiesz, wyleci w powietrze. Czyli tak dziwię, że to przetrwało jeszcze. To mi się bardzo podobało. Lubię tańczyć, bo jest fajnie i to mnie napędza, no. Bo jego lubię i jak się z nim spotykam, to się nie męczę. To też jest dobre, no, bo jakby mnie... Ale ty mnie męczysz. A oto najmłodszy uczestnik naszego programu. Nieco zagubiony. No ale kto w jego wieku nie był zagubiony? O wieku mówimy nieprzypadkowo. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej niż dzisiaj. Dzisiaj Alan ma taki urlop, ponieważ ma święto i nie mogę na niego krzyczeć. Dzisiaj czas dużo relaks. Pomagać. W sobotę przed programem Alan skończył 20 lat. Dla fanek aktora informacja. 4 października. Ważne urodziny. Uwaga i... Marka jest. My ci życzymy... Nie pojemy wygrania, ale żeby ten walc wiedeński był dobry. Jak zatańczę na przykład tak jak w piątek na sali, na treningu i dojdzie do tego taki lekki feeling związany z live'em, to będę bardzo zadowolony. I prezencik taki. No i udało się. Najprzyjemniejsze są wymarzone prezenty. Alan i Blanka zatańczyli swojego walca wspaniale. Warto mieć marzenia. 9 10 10 10. Dzisiaj jest fajny odcinek, bo przychodzą goście z You Can Dance i mam nadzieję, że zobaczą, jak wygląda profesjonalny show i dużo się nauczą, żeby zobaczyli, jak pracują kamery, jak reaguje widownia, żeby poczuli atmosferę programu, bo przed nimi ich program. My tu przyszliśmy po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda, żeby w środę nie stracić czucia w ciele. To będzie jakieś tam pierwsze obycie, chociaż bardzo małe ze studiem, ale z przestrzenią, z tym, jak to pracuje, być może nie wszyscy mieli możliwość pracować w studiu już w trakcie nagrania, które jest w pełni brane na wizję. Już mnie ciekawi, jak to wszystko wygląda od kulis. Od kuchni. Czego mamy się bać, na co mamy zwracać uwagę. Dobra, pierwszy raz jaki był? Najgorszy. Ja w ogóle nic nie pamiętam z pierwszego. Ja też, szedłem z parkietu i nie pamiętam, jak występ wyglądał. Ja też, w ogóle pierwszy, znaczy wszystko co pytałam, co tak, ale od której nogi zaczynam? Od której nogi zaczynam? Dobra, to trzymajcie kciuki. Mamy powodzenia. Ze studia TVN na żywo Taniec z Gwiazdami i gość specjalny Garou. I tak zaczęła się rywalizacja w niedzielę. Występ Garou rozbudził emocje, które rosły z minuty na minutę. Jest to zupełnie wygląda inaczej niż w odcinkach na żywo, zupełnie inne odczucie, wrażenie, klimat, w ogóle wszystko inaczej. Jesteśmy bardzo blisko tego wszystkiego, co się dzieje, naprawdę jest bardzo fajnie. Dla mnie się tutaj bardzo podoba. Mogę przy okazji zobaczyć techniki tańca, w których akurat się nie specjalizuję. Mi się najbardziej podobało to, nie co dama kolej też. Mi również się najbardziej ten taniec podobał. Na pewno jest inaczej, jak oglądamy to w telewizji, a teraz... Dla mnie to jest tak bardziej teatr, a nie telewizja. Czuję się jak w teatrze troszeczkę tak naprawdę. Nie wiem dlaczego, ale ten kontakt z publicznością, może to o to chodzi. Strasznie mi się podoba, ale ja się trochę tak spięłam. To wszystko mnie przeraża. Ludzie, te występy na żywo, komisja, która naprawdę nieraz nie oszczędza im uważań. Nie, jakoś takie przytłoczona się czuję. Mam nadzieję, że u nas się rozluźni. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdzie stoisz? Co ty robisz? Kręcę się. Taneczny związek Ilony z Robertem od początku trwania programu obserwowaliśmy z wielką uwagą. Przypominał nam zmagania dwóch różnych, ale to zupełnie różnych żywiołów. Możesz tańczyć dalej ty? Nie wciągaj mnie, tylko bądź na zewnątrz. Ja jestem spokojna, tylko on nie jest spokojny. Zamiast mi pomagać, to mnie prowadza do poważnie. Ja jestem chyba takim zawodnikiem, że nie lubię po prostu partaczyć pewnych rzeczy. Widzę, że tutaj się tak delikatnie kąsacie między sobą. Ale to bardzo delikatnie. Podobno kto się czubi, ten się lubi, tak? Musi być jakaś mała pikanteria, nie? Poprzedni weekend przyniósł kolosalną zmianę. Taniec najwyraźniej potrafi zdziałać cuda. Susa do domu na usynów. O, okej. Przepraszam cię, ale tutaj... Jestem dobrze przygotowana, tylko zawsze jest taki niedosyt, że jeszcze 2 dni, jeszcze może 3 dni i byłoby super. Zwłaszcza, że no, dużo mam tego wszystkiego do ruszania, ale jest fajnie. Bardzo słabe, takie mięciutkie nóżki, ruszałaś tymi bioderkami, ale tak to takie było mizerne. Iwona Pavlović. 3. Z jednej strony łatwiej odpaść przy 5. odcinku, ale tym bardziej jestem przywiązana. Moje życie toczy się właściwie głównie wokół tańca i no, będzie smutno, jeżeli tak się wydarzy. Ale wiadomo, że kiedyś musi. W następnym odcinku, 6, nie zobaczymy już z nami Ilony i Roberta. Ja myślę, że najtrudniejszy będzie jutrzejszy dzień, kiedy wstanę rano i będę musiała wykreślić z kalendarza terminy zaznaczone już kolejnych przymiarek, kolejnych tańców. Będziesz mnie uczył dalej tańczyć? Oczywiście. Tak szybko się mnie nie pozbędzie. Halo, halo, to znowu ja, Piotr Gąsowski. Nie odczepię się dzisiaj od Państwa i mam nadzieję, że Państwo ode mnie też. Policy Tańca z Gwiazdami. Witam ponownie po przerwie. Mamy tutaj naszych surferów. Przede wszystkim Steve i Ania, którzy dzisiaj dostali jak zwykle bardzo dużo SMS-ów. Nie wiem, co jest powodem, Aniu, takiej ilości SMS-ów? Według Ciebie? Wow. To, że jest bardzo dużo windsurferów w Polsce i wszyscy postanowili się wreszcie obudzić i powiedzieć, że są i że windsurfing jest bardzo pięknym sportem. Ha! I nie tylko windsurferzy. I może też nie tylko windsurferzy. Steve jest cudowny, Ania jest cudowna, wspaniale wyglądają, świetnie się bawią, dlatego wszyscy głosują. Steve, powiedz mi, będę mówił bardzo powoli. Dobrze. Powiedz mi, czy nie rażą Cię już tak niskie oceny Piotra Galińskiego? Czy... Boisz się tych ocen, czy tak? Nie, teraz nie boję się. Dlaczego dajesz mój zero na żeglu? I myślę, jak było jeden, coś jest inne, jeden albo zero. I będzie śmieszne. Ale no, szkoda trochę, bo wiem, robię ten taniec trochę lepiej w niż wtedy, co dostało się jedynkę, tak. I tylko... No, ja tylko rozumiem wszystko, ten taniec za późno i za małym trening, za muzykę, ostatni taniec. Ale chcę Ci jeszcze powiedzieć... Było super zabawę i to jest najważniejsze dla mnie. Co Ci jeszcze chcę powiedzieć? Mimo, że masz świetną żonę, to Ci gratuluję kapitalnej partnerki tanecznej. Tak. Najlepszej partnerki tanecznej. A teraz słuchajcie, mam niespodziankę. Mamy tutaj Twojego kolegę, Twojego przyjaciela, znakomitego surfera, Wojtek Brzozowski. Witam Cię serdecznie. Miło mi. Powiedz mi, czy wolisz, jak Steve pływa, czy jak tańczy? Wolę jak tańczy, bo nie ma go na wodzie, oczywiście. Ale jesteście dla siebie konkurencją? No oczywiście, my walczymy o tytuł Mistrza Świata od wielu lat i Steve wygrał 8 razy, ja wygrałem 7 razy, ostatni raz 2 tygodnie temu. Dzięki temu, że Steve tańczył w programie właśnie tutaj. Super. Ale muszę też powiedzieć, że Steve... Wy oboje jesteście najprzystojniejszą parą na parkiecie i może dlatego tyle SMS-ów, bo wyglądają po prostu rewelacja. Super, no. Naprawdę fajnie. A czy możemy liczyć, że ty też kiedyś wystąpisz w naszym programie? No, nie wiem, czy się odważy, bo jest to ogromna... Trzeba mieć dużo odwagi w sobie, ale może kiedyś. Jest to na pewno super zabawa i nie spodziewałem się, że to jest taka atmosfera. Tutaj po prostu wszystko kipi, tu wszystko się rusza. Jest naprawdę pięknie, super. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, jesteście fantastyczni. Dziękujemy Ci, Wojtek, za przybycie. Do zobaczenia. Teraz oddaję się teletygodniowi. Tele Tydzień. Witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, jest wyjątkowa sytuacja, ponieważ Tele Tydzień zazwyczaj przysyła kobiety. Dzisiaj mamy mężczyznę. Proszę mi powiedzieć, co jest w programie takiego, że może się podobać mężczyznom? No przede wszystkim piękne kobiety tańczące gorącą sambę. To rewelacja jest po prostu, prawda? Można oszaleć. Dobra muzyka, więc zabawa na całego. A czy jest Pan zadowolony z Beaty Tyszkiewicz? Bardzo. Zachwycony. My też uważamy, że to są świetne felietony. Co było dla Pana niespodzianką? To jest też... Dla mnie niespodzianką to, że ludzie się tak dobrze bawią. To jest jedna, a jeśli chodzi o naszych tańczących, nasze tańczące gwiazdy? To, że Alan Andersz jest coraz lepszy, że Agata Kulesza jest coraz lepsza. Jest po prostu rewelacja. A czy spodziewał się Pan takiego rozwiązania? Czy... Tak, w sumie można to było przewidzieć. Rozumiem, dziękuję bardzo. Pan, który przewidział, gratuluję. Proszę Państwa, ja z Państwem się bardzo gorąco żegnam i zapraszam za tydzień na Taniec z Gwiazdami, na kulisy Tańca z Gwiazdami, które poprowadzi za tydzień Katarzyna Skrzynecka. Do widzenia.